Zmywarki to jeden z najczęściej psujących się sprzętów z mokrego AGD. Z naszych statystyk jasno wynika, że jeżeli decydujemy się na zakup zmywarki, warto mieć z tyłu głowy, że może ona ulec uszkodzeniu. Analizując nasze dane szkodowe, zwróciliśmy uwagę na pewną prawidłowość. Zdecydowaną większość uszkodzeń zgłaszają kobiety. Wyjątek stanowi województwo podkarpackie, gdzie to mężczyźni częściej zgłaszają uszkodzenia zmywarek. Zdecydowanie najczęstszą przyczyną uszkodzenia zmywarek jest twarda woda. Jakość wody decyduje o tym, jak długo będziemy mogli korzystać ze sprzętu. Kolejną grupą uszkodzeń są te, które wynikają z naszego niewłaściwego użytkowania sprzętu. Bardzo często nie czyścimy naczyń przed włożeniem ich do zmywarki, przeładowujemy zmywarki lub niewłaściwie układamy naczynia w koszach do zmywania. Niewłaściwe ułożenie naczyń może powodować uszkodzenie ramienia myjącego. Jeśli zauważyliśmy, że mamy twardą wodę, warto, pomimo odkamieniacza, który znajduje się w tabletkach do zmywania, dodatkowo używać soli dedykowanej do zmywarek. To pozwoli nam dłużej cieszyć się ze sprzętu. Żeby wydłużyć żywotność sprzętu, czytajmy instrukcje, właściwie konserwujmy sprzęt. Warto zastanowić się nad przedłużeniem gwarancji, która pozwoli chronić sprzęt po upływie gwarancji producenta.